W jaki sposób polskim przedsiębiorcom uświadomić coraz większą powszechność imprez wystawowych i tej formy marketingu? Mam nadzieję, że to już jest zjawisko powszechne, bowiem w latach 90. rozpoczął się swoisty boom targowy. Wtedy bardzo łatwo, bardzo fajnie organizowało się targi. Targi były wszędzie i wszystkiego. Powiedział Pan o tej powszechności i popularności. Mnie się wydaje, że pomału biznes targowy w Polsce wchodzi w taki okres czyszczenia trochę rynku, imprezy, które powstawały dosłownie jak grzyby po deszczu i nie zawsze to były imprezy targowe. Często nazywaliśmy kiermasz, jarmark, wszystko było targami, że ten rynek się trochę stabilizuje, uspokaja. Wydaje mi się, że tutaj przeszkodą, utrudnieniem jest fakt języka polskiego, jego swoistości. W języku polskim mamy bardzo nieklarowne definicje, tak jak powiedziałam. Wystawa, którego słowa Pan używał, zwłaszcza wystawa gospodarcza, targi, kiermasze, jarmarki, giełdy, festiwal, show. I to wszystko jest w jednym dużym worku. Właściwie nie wiadomo, gdzie się zaczyna jedno przedsięwzięcie, a gdzie się zaczyna drugie.